Marek Charebza. Podróż, historia oparta na faktach. Podróż, historia oparta na faktach. Marek Charebza. Do niedawna myślałem, że jestem jedyną osobą, która nie podróżowała nigdzie. Absolutnie nigdzie. Ale mawiają, że podróże kształcą. Tak więc z braku innej intelektualnej rozrywki stwierdziłem, że wraz z moją dziewczyną udamy się do Zakopanego. I tutaj moja refleksja. Polacy nie podróżują. Polacy migrują. Dlatego nawet na weekendowy wypad zabieramy pół szafy albo i całą, jeśli się zmieści. Nie inaczej było ze mną. Kiedy zapinałem już pasami władowaną po brzegi przyczepkę samochodową, już wiedziałem, że na pewno czegoś zapomniałem. Mimo, że w moim pokoju niosło się echo. Przezornie rzeczy mojej dziewczyny wysłaliśmy już wcześniej na palecie. Dostaliśmy nawet zniżkę za tonaż. I tak, przerażeni tym, co może nas spotkać w takiej podróży, wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy. I tutaj kończy się ta wesoła część, a zaczyna część tragiczna. Podróż bowiem zaczęła się tragicznie. Na pocieszenie dodam, że nie dla nas. Otóż stado małych wróbelków postanowiło przeciąć nam drogę. I prawie im się udało. Tylko ten jeden, jak mnie gruchnął maskę, odbił się od szyby i zostawił taki dziwny mas. Naznaczeni tym piętnem bezsensownej śmierci, stanowiliśmy już łatwy kąsek dla pani losu. I wtedy się zaczęło. Nagle jakieś drogi znikające, zatarasowane, wypadki. Patrzymy, nie można przejechać trasą. Nie ma problemu, mamy GPS, znajdziemy jakiś objazd. I tak wjeżdżamy sobie w jakąś wioskę, a tam kończy się asfalt, kończy się wioska, zaczyna się las i tak jedziemy przez te wszystkie wertepy Haszczebogata przez pół godziny. Myślę sobie, no co jest? Spoglądam w ustawienia GPS, patrzę tylko drogi gruntowe. Ale podróż trwa dalej. I jedziemy sobie spokojnie, aż do momentu, w którym przed nami nagle jedzie sobie złomiarz. Powolutku, z przyczepką całą wyładowaną żelastwem. I jedzie sobie. A my za nim. I z moją słowiańską cierpliwością tylko oczekuję, żeby móc go wyprzedzić, bo droga kręta, znać przeciwka ciągle ktoś jedzie. Ale w końcu wyczekam chwilę. A potem był ciągnik. I zestaw tirów. Kiedy wreszcie już wyjechaliśmy na tą piękną trasę, gdzie mogliśmy gnać przed siebie, wtedy moja dziewczyna odezwała się złowieszczo w te słowa. Misiu, a będziesz mocno zły? Zapomniałaś czegoś. I tak, i nie. Muszę do łazienki. Zapomniałam ci powiedzieć wcześniej na stacji. Wiedziałem, że trzeba było wziąć kibel. Cóż było robić? Niewiasta w potrzebie. Zatrzymaliśmy się. Czekam, stoję. Czas mija, czekam. O, jakiś tir. Drugi. Trzeci. Ciągnik. A na końcu... Złomiasz. Ale nie zrażeni tym zupełnie, dotarliśmy do naszego miejsca przeznaczenia, do Zakopanego. Było już ciemno, więc wyruszyliśmy w góry, skoro świt. Daleko jeszcze? Długo już idziemy? Kiedy odpoczynek? Co? Tylko zakluczę drzwi.
Ale prócz nas były też inne dziwowiska, równie osobliwe. Na przykład motyw nierozważnego misia, czyli Parkera z blondyneczką. Słuchaj, mała, szkoda twoich szpilek na ten pagórek. Wniosę cię na górę. Misio, tylko uważaj, bo ty jest ślisko. I wtedy gdzieś z oddali słychać było znajome i. Ale wspinaliśmy się dalej, bo gdzieś w środku mnie tkwiła taka myśl, że jak dotrzemy na tą górę, to tam nie będzie ludzi, że wreszcie sobie oddychniemy od nich, jak spotykamy ich ciągle w mieście. I kiedy tam weszliśmy, zdjęła mnie zgroza. Ludzi tam było pełno na jakiejś wyprzedaży. Pytam się gościa, panie, dają tu coś? Spojrzał na mnie jak na kosmitę. Nie. Okrzepiony jego słowem, stwierdziłem, że zostaniemy tam na noc. Może sobie pójdą. I tak kończy się ta część tragiczna, a zaczyna happy end. O 6 rano, skoro świt, wziąłem moją dziewczynę i ruszyliśmy nad morskie oko. Widoki były przepiękne. Tak cicho, tak spokojnie. I nie było tam nikogo oprócz nas. No, prawie nikogo. I. Ale mówię sobie, a co tam? Wóz albo przewóz, teraz albo nigdy. Kochanie, czy wyjdziesz za mnie? I wiecie co? Ona po tym wszystkim się zgodziła. Podróże kształcą. Ponieważ czegoś się jednak nauczyłem. I was też czegoś nauczę. Jeżeli chcecie, by jakaś kobieta przyjęła wasze oświadczenie, pierwsze, co należy zrobić, to doprowadzić ją do czarnej rozpaczy na polskich drogach. Po drugie, przepędzić cały dzień przez najwyższe góry. A po trzecie, pół żywą wywlec z łóżka. Na pewno się zgodzi. Jeżeli nie dlatego, że jest absolutnie wszystko jedno, to choćby dlatego, że patrząc na ciebie już wie, że nie jesteś najgorszym, co mogło ją spotkać. Thank you.